Siles, właśnie ukazał się twój nowy singiel ASP. Opowiedz o tym kawałku. Co to jest za kompozycja? Kto odpowiada za produkcję? ASP, no to tak. Mój tekst, muzyka tutowy. Serdecznie pozdrawiam. Za reżyserię odpowiada Kornel Barwiński. I klip ten powstał w współpracy z Widok Kolektyw. Za scenografię odpowiada Maria Seweryn. Zdjęcia do tego robił Jan Cisiecki. A stylizację przygotowaliśmy z Claire Barrow i moim człowiekiem Blanketem. Raz, dwa, trzy. Duże siano moje żniwa, wchodzę jak kosa. Tyle tego robisz, no to wszystkim nam pokaż. Typie nie rób wiochy z taką muzą na pokaz. Oczy ci wypadną, gdy zobaczysz złoto jak sroka. W ogóle teledysk jest, mam wrażenie, naszpikowany takimi popkulturowymi odniesieniami. Widać inspiracje różnymi filmami. No i przede wszystkim macie modelkę Cornelię. Opowiedz też, jak wyglądała ta współpraca, bo ten teledysk robi wrażenie. Jest bardzo filmowy, ale jednocześnie też bardzo skromny i taki, można zaryzykować stwierdzenie, delikatny. Bardzo dobrze się go ogląda. Generalnie, jeżeli chodzi o klip, no to tutaj Cornel na pewno bardzo by nam pomógł i duża część tego, jak to wygląda, to jest właśnie jego sprawa, jego wizja. My się po prostu z tym zgodziliśmy, ja jestem bardziej od tej strony muzycznej, więc tutaj po prostu zostawiłbym to dla Cornela. Co do współpracy, bardzo dobrze się zgraliśmy na planie. Generalnie wszystkie osoby, które po prostu były zaangażowane w ten teledysk, to są też moi bliscy znajomi, więc ta współpraca po prostu poszła lekko. A Cornelia też bardzo miła osoba, pozdrawiam, wykonała bardzo fajną robotę. ESP to kolejny banger w twojej dyskografii. Czy w takim stylu będzie utrzymana też twoja nowa płyta, bo kawałek ze Smolastym bujał, kawałek z Wac to ja bujał, więc na razie to są po prostu takie, wiesz, hity do bujania głową, których się świetnie słucha. Ale generalnie, jeżeli chodzi o płytę, to w kontekście singli, które wychodziły, mają one na zadanie bardziej pokazać słuchaczowi, że płyta nie będzie czymś, czego zapewne oczekuje. Będzie to zbiór rzeczy totalnie różnych i nie sugerowałbym się tymi singlami, że będzie coś w tym klimacie, co było. Więc ta płyta to całość, która składa się z wielu różnych elementów i na pewno te różne jeszcze będą pokazane. Nie wiem, czy już ktoś cię o to pytał, ale zaczynałeś karierę jako artysta niezależny, potem kręciłeś się obok labelu Quebona Fide, a teraz podpisałeś kontrakt z Universalem. Opowiedz o kulisach tej współpracy. Jak dołączyłeś do tak dużej wytwórni? Generalnie cała ta droga to wyszła zupełnie naturalnie. Zupełnie naturalnie przy okazji akcji Młodych Wilków i edycji, w której występowałem. Po prostu poszło trochę kontaktów, poznaliśmy się z różnymi ludźmi. Ja w momencie, kiedy byłem w Młodych Wilkach, miałem chyba 3 single wydane na Co-Quality i tam też jakby dążyliśmy do tego, żeby wydać płytę, tak, podpisać na nią kontrakt, ale tam nie było też żadnego parcia, więc jakby od razu dementuję jakieś rzeczy, że tam jakaś współpraca nie poszła, czy coś, jesteśmy w super kontaktach. Po prostu ja zdecydowałem, że chcę zostać na swoim kanale i być bardziej indywidualny. Właśnie, to bardzo ciekawe, co mówisz, bo wiele osób zawsze zadaje pytanie, co tak naprawdę daje udział w Młodych Wilkach. Ty wziąłeś udział w 6. edycji, no i jak widać, wymiernym tego skutkiem jest to, że wylądowałeś w Universalu. Jak wspominasz w ogóle współpracę z Popkillerem, z Młodymi Wilkami? Jak patrzysz na to z perspektywy czasu i jak oceniasz nową edycję? Edycja, w której ja występowałem, na pewno dała mi dużo znajomości, dużo nowych znajomości. Poznałem dużo artystów, wielu raperów, ludzi, którzy po prostu są zakręceni wokół muzyki, nie tylko z tej strony muzycznej stricte. I no, owocem tego na przykład będzie ten album, nie tylko sama współpraca z Universalem, tylko generalnie ludzie, którzy są zaangażowani, to w dużej mierze osoby poznane około tego czasu. Jeżeli chodzi o tą edycję Młodych Wilków, ja się staram, zawsze staram się sprawdzać wtedy jeszcze, jak prawda, byłem słuchaczem i po prostu siedziałem przed kompem i słuchałem, to też byłem tym zajarany. Teraz przez tą pracę nad swoim materiałem jednak i jak robi się to, no to nie ma czasami czasu, to nie chodzi może nawet o ochotę. Starałem się sprawdzać, ale nie byłem aż tak na bieżąco. To była pierwsza taka edycja, że nie byłem naprawdę ultra na bieżąco, a że znam większość osób, które tam występują, to po prostu już ja to kumałem. To dla ludzi, wiesz, ta akcja jest po to, żeby pokazać kogoś innym osobom. I dla mnie na przykład w tej edycji, oprócz osób, które znam, jak na przykład Oki, który był w poprzednim singlu, to moją uwagę mega zwrócił miły ATZ. Mega stylowa i propsuje.
No tak, teraz jest o nim coraz głośniej. Mam wrażenie, że to właśnie będzie jeden z takich chyba najciekawszych newcomerów w tym roku. Tak prowokacyjnie zapytam, który z młodych raperów jest dla ciebie taką największą konkurencją? W ogóle takiego czegoś nie uznaję, szczerze mówiąc. Generalnie bardziej bym podszedł do tego, że sobie możemy pomagać, niż zabierać sobie jakieś tam pole do pracy. Podoba mi się to, co powiedziałeś, że starasz się sprawdzać wszystkie produkcje, jakie wychodzą, więc powiedz mi, jaki polski album 2019 roku w rapie był dla ciebie najlepszy, najbardziej interesujący lub taki, który cię najbardziej zaskoczył? 2019. Wiesz co, ciężko mi będzie powiedzieć totalnie, bo polska scena, no ja w niej pracuję, tak, więc jakby ciężko mówić o jakichś osobach. Pewnie jakbym się teraz zastanowił, to bym powiedział, że któryś album miał jakiś numer, który bardziej przyciągnął moją uwagę. Bardziej bym poszedł w stronę ogólnie albumu w 2019, który jakoś bardzo mnie zaskoczył, ale też to w stronę z zagranicy bym tutaj się uchylił. I nie pamiętam dokładnie nazwy, ale to jest album St. Johna Ghetto Lenny Love Songs bodajże. No naprawdę coś, co słucham cały czas na pętlę. A starasz się sprawdzać europejską scenę, bo to jest chyba coraz modniejsze wśród polskich raperów, że właśnie kierują swoje zainteresowania muzyczne w stronę Francji, ale to już od bardzo wielu lat, oraz Niemiec, które mam wrażenie są z roku na rok coraz popularniejsze. Wiesz co, ja może jakoś tak mocno nie diguję i nie wchodzę, ale sprawdzam, wiadomo, te największe projekty. Na przykład tak, no tak po parę osób, które sprawdzam, no to PNL z Francji, no tak powiem, no to nie będzie nic nadzwyczajnego, no ale klipy robią robotę, więc jakby po prostu też chcę to zobaczyć. AJ Tracy, jeżeli chodzi o Wyspy, bardzo mi siada gość. Niemiecka scena, no ja słucham tego, może nie słucham tego na pętli, ale też sprawdzam, też parę mam takich swoich numerków. Z Włoch też parę rzeczy bardzo mi siada, bo tam poszli w tą stronę bardziej melodyjną, więc jakby też tego słucham, bo też podobne rzeczy robię. Opowiedz o współpracy, jaka zawiązała się kilka miesięcy temu i dla mnie wydała się mega interesująca, mianowicie razem z Janem Rapowanie pojawiłeś się w singlu Zuzy Jabłońskiej, co dla wielu mogło być zaskoczenie, że pojawiasz się u młodej wokalistki z The Voice Kids. Jak do tego doszło, jak to wspominasz? To była zupełnie w sumie naturalna współpraca, dostaliśmy taką propozycję z Jankiem, jeszcze wspólnie o tym w sumie gadaliśmy, bo to był gdzieś też ten moment przy edycji Młodych Wilków. Stwierdziliśmy, że no, numer nam się podoba, czemu nie? Był moment, żeby to nagrać i to był taki moment, że ja pisałem numery dosłownie i wydawałem tak szybko, więc to była naturalna kolej rzeczy i tyle. Jest szansa, że będziesz jeszcze nagrywał z wokalistkami, bo mam wrażenie, że to jest jeszcze rzecz, której ciągle brakuje w polskim rapie, że raperzy trochę boją się nagrywać przede wszystkim ze zdolnymi wokalistkami. No, były to trochę takie numery czasami, typu refreny, wiadomo, rapowe numery i potrzebujemy jakiejś dziewczyny, która zaśpiewa nam refren. Ale jest parę takich osób, które myślę, że pojawią się gdzieś na moich numerach, albo może po prostu współpraca pójdzie w tą stronę, że ja się pojawię na jakichś numerach u tych osób i niekoniecznie też są to osoby, które są znane szerszej publiczności, bo mam parę takich, z którymi bardzo chciałbym popracować, bo wiem, że mają ultra talent, a nikt o nich jeszcze nie słyszał.